No pytanie, przyjechaliśmy w jednym konkretnym celu, nie przegrać i do 50, tam chyba 5 czy 6 minuty nam się to udawało realizować ten może mało ambitny, ale jednak plan. Nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj całą młodzieżą, właściwie tu połowa drużyny też juniorzy. Część z nich będzie jutro grała jako zmiennicy być może w centralnej lidze juniorów. No taki mamy układ w klubie, że nie stać nas po prostu na zmontowanie silnej czwartoligowej drużyny rezerw, dlatego gramy tą młodzieżą. Z jednej strony może to wygląda tak, jak wygląda, a z drugiej strony na pewno dla tych chłopców jest to znakomite przetarcie, że tak powiem, i zdobywanie doświadczeń, chociażby właśnie z takim zespołem jak dzisiejszy nasz przeciwnik. Wydaje mi się, że Brojna miała na pewno inicjatywę, miała przewagę, stwarzała sytuację, ale no mówię, no cel uświęca środki, myśmy tak grali, żeby nie stracić tej bramki, no to się okazało, że jak broń nie może, to my możemy i tu się właściwie można by skończyć tą całą naszą odprawę, tą konferencję, dlatego że później w zasadzie już się wszystko posypało i u nas, i w mentalności, i w ustawieniu, w taktyce. Gospodarze nabrali, że tak powiem, wiatru, żagle i skończyło się, jak się skończyło. No ja tym swoim chłopakom mimo wszystko podziękowałem w szatni, że jednak chcieli, walczyli, no ale mówię, gdzieś w pewnym momencie brakuje umiejętności, doświadczenia. Trochę to można też u mnie zaangażowanie. Także gratuluję to Arturowi, gratuluję zespołowi. Dziękuję bardzo. Bardzo cieszę, że właśnie w tym ostatnim meczu tej rundy u siebie odnieśliśmy zwycięstwo, ale w pełni się zgodzę z tym, co tutaj powiedział trener, że wbrew wynikowi to nie był dla nas łatwy mecz, bo dzielnie się tutaj bronił. Rzeczywiście ta bramka samobójcza w jakiś tam sposób ustawiła to spotkanie. Ja również podziękowałem chłopakom za taką walkę, bo nawet jeżeli cały czas było 0-0, to chcieliśmy grać w piłkę, czyli stwarzaliśmy sobie sytuację, troszeczkę brakowało tego wykończenia. Natomiast jedno co, zaangażowania, determinacji jednej i drugiej drużyny nie można odmówić. Chłopcy zostawili bardzo dużo zdrowia na tym bardzo trudnym boisku grząskim. No będziemy musieli naprawdę sporo popracować, żeby doprowadzić tych chłopców na ostatnią kolejkę tutaj do ładu, żeby w pełnym komplecie pojechać też na trudny teren do Grodziska. To tyle. No. Ja tylko pozwolę sobie zapytać, bo z 7 zmian coś mało dzisiaj zmian trenera. Ja powiedziałem w przerwie chłopakom, że chłopaki, jest dobry, szybki mecz, jak na poziom czwartoligowy i tak generalnie do tej 75 minuty nie było podstaw, żeby coś w zespole ruszać na siłę, bo na siłę to sobie można krzywdę przeważnie zrobić, jak chce ktoś coś przedobrzyć. Także no, na 75 pierwsza zmiana, druga zmiana taktyczna na koniec meczu. No dzisiaj akurat tak to wyglądało. Niektórzy odpoczęli, tak jak Marcin Grunt, który grał praktycznie wszystko od pełne 90 minut, czy ciągu całej rundy, wszystko w pucharze. No niestety, to człowiek nie jest w stanie nieraz wszystkiego wytrzymać. Taki odpoczynek dzisiaj mu się na pewno też przyda. Ja się cieszę, że się było bez kontuzji, bez kartek i do Grodziska jedziemy w pełnym komplecie.